Cześć, nazywam się Marta Sawicka i pochodzę z Polski. Ja zawsze bardzo lubiłam język polski i wydaje mi się, że to dlatego głównie, że po prostu jest bardzo trudny i skomplikowany i zawsze mnie to fascynowało. No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas przyszły i jeden czas przeszły, to mamy i deklinacje, i koniugacje, które zawierają bardzo trudne formy i dużo wyjątków. No także po prostu Polacy lubią zmieniać końcówki i utrudniać sobie życie. Również nasza ortografia nie należy do najłatwiejszych, bo może wynikać to z mojej niewiedzy, ale ja nie kojarzę absolutnie żadnego innego języka, w którym występowałoby coś takiego jak po polsku uzamknięte i uotwarte, albo rz i rzec z kropką. Również nasza wymowa nie należy do najłatwiejszych i nie mam tu na myśli tylko tych typowych dla języka polskiego dwuznaków, ale także jakiekolwiek inne zestawienia głosek, które po prostu dla obcokrajowców często są bardzo dużym problemem. I właśnie co do brzmienia języka polskiego, to jest chyba ten drugi główny powód, dla którego lubię język polski, po prostu podoba mi się, jak on brzmi. Chociaż ostatnio pojawiły się we mnie pewne wątpliwości. Czy aby na pewno lubię język polski za to, jak brzmi? A może po prostu ja jestem tak przyzwyczajona do tego, jak on brzmi i dlatego twierdzę, że jest ładny? Może po prostu urzekł mnie Mickiewicz i słowacki? Może to mój wewnętrzny patriotyzm nakazuje mi twierdzić, że język polski jest ładny? Bo ostatnio zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie, w których ludzie mówili w innych językach słowiańskich, jak białoruskim, rosyjskim czy macedońskim. I mówiąc szczerze, żaden z nich mi się nie spodobał. Więc może jakbym nie była Polką, tylko osobą z innego kraju, to również twierdziłabym, że język polski jest brzydki. Nie wiem i chyba nigdy nie poznam tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie. Ale jeżeli macie jakieś pomysły czy komentarze na ten temat, to chętnie przeczytam tam na dole. Dobra, to dziękuję bardzo i cześć.